Dzisiaj trudny temat. Kobiety o wąskich biodrach, czyli sylwetki Y, T, I oraz E. Jak znaleźć dla nich spodnie? Zapraszam na film. Ostatnio dostałam zapytanie od jednej z kobiet, które mnie obserwują w internecie, jak znaleźć spodnie dla sylwetki T. I stwierdziłam, że to świetny pomysł na film, ponieważ sylwetka T to oznacza, że ktoś ma szerokie ramiona, wąskie biodra i szczupłą sylwetkę. To znaczy nie ma krągłego biustu, nie ma krągłych bioder. Ale wąskie biodra mogą też występować w sylwetce Y, czyli szerokie ramiona, pełny biust, wąskie biodra, szczupłe nogi. Albo wąskie biodra mogą wystąpić w sylwetce I, czyli sylwetce, która jest proporcjonalna, czyli ramiona i biodra idą tak jakby w jednej linii, ale jest to sylwetka bardzo wysoka, bardzo szczupła, wręcz chuda, ale też szczupłe biodra, wąskie biodra mogą wystąpić w sylwetce E, która jest sylwetką bardzo drobną, to znaczy ma niski wzrost, takie jak to się mówi 1,50 m w kapeluszu, a tak naprawdę do 1,60 m w tych okolicach. I jest to również drobna taka nastoletnia sylwetka, to znaczy brak tych takich dużych krągłości kobiecych. Także mamy cztery sylwetki, dwie te takie stożkowe, dwie bardziej prostokątne, które mogą skorzystać z dzisiejszych moich porad. Czego te porady będą dotyczyć? Będą dotyczyły spodni, czyli jak ubrać sobie dół sylwetki, jak znaleźć te spodnie. I chciałabym, żeby ten film był jak najbardziej praktyczny, więc w linku, który jest pod spodem filmu, ale też zobaczysz go teraz tutaj, jest odnośnik do mojego bloga, a na blogu będą linki do konkretnych spodni. Także będą pokazywane zdjęcia i będzie od razu, gdzie to można kupić. Tak jak mówię, na dzień dzisiejszy, bo oferta oczywiście może się bardzo szybko zmienić. Jak te spodnie dobrać do sylwetki, która ma wąskie biodra? Dobieramy je tak, żeby one były jak najbardziej zdobne. Czyli to, co najważniejsze, to unikamy ciemnych, obcisłych spodni. To znaczy czarne rurki, granatowe rurki, jakieś bardzo ciemno-grafitowe rurki po prostu odpadają, ze względu na to, że ciemne, matowe tkaniny jeszcze wyszczuplają. A my tych wąskich bioder nie chcemy jeszcze bardziej wyszczuplić, tylko chcemy zrobić, żeby one wyglądały na bardziej krągłe. Żeby ta kobiecość tutaj w okolicy biodry się wreszcie pojawiła. Jak możemy poszerzyć się, czyli tak naprawdę trochę optycznie można powiedzieć pogrubić spodniami? Są tak naprawdę trzy sposoby. Przede wszystkim mocny kolor. Mocne kolory, to znaczy wściekła czerwień, bardzo intensywny żółty, zawsze będą mocno przyciągały uwagę. Jak przyciągają uwagę, to oznacza, że tam ludzie patrzą i wydaje im się, że coś jest większe, bardziej wypukłe. Czyli mocny kolor, jednolita tkanina. Oczywiście może być mocny kolor, błyszcząca tkanina, czyli tak jakby dodatkowo, ponieważ wszystko, co się błyszczy, czyli jest przetkane jakąś taką złotą czy srebrną nitką, również powiększa. Także możemy albo wściekły kolor, albo błyszcząca tkanina. Możemy też ubierać wzory. Czym większe wzory, tym bardziej powiększają. Czyli jeżeli zdecydujemy się na spodnie z małymi kropeczkami, to one będą tylko troszeczkę powiększać, troszeczkę będą ozdabiać, nie będą to już gładkie spodnie, ale jeżeli zdecydujemy się na duże koła, duże kwiaty, które teraz są bardzo modne w sezonie wiosna i lato 2016, to będzie jeszcze większe powiększenie. Większe powiększenie, jeszcze większe pogrubienie, tak jakby optyczne. I to będzie dobrze jakby robiło właśnie na przyciąganie uwagi do bioder, do nóg, będą one powiększone. Ale też można zrobić nie tylko tkaniną, która jest kolorowa, błyszcząca albo wzorzysta, ale można to też zrobić fasonem spodni. Fason spodni, czyli coś, co będzie jakoś ozdobione w okolicy bioder. Te ozdobienia mogą być różne. To może być obniżony krok w spodniach, czyli taki troszeczkę luźniejszy i będzie wtedy wrażenie tak jakby no, pełniejszego tego dołu. Może to być, mogą to być spodnie takie marchewki, czyli z zaszewkami tutaj w okolicy właśnie pasa, które będą sprawiały, że te spodnie będą tak wyglądały trochę alladynkowo. Mogą to być spodnie tak zwane piżamowe, które nazywam na gumce, w pasie i z gumkami na dole przy kostce i one tak wyglądają bardzo luźno, bardzo swobodnie. Mogą to być wszelkiego rodzaju ozdoby w pasie, to znaczy spodnie mogą mieć jakiś wbudowany pasek, który się zawiąże na kokardkę. Mogą mieć przyczepione jakieś ozdoby, broszki, jakieś ciekawe, teraz bardzo modne są takie jakby komiksowe broszki, czyli coś na przykład jak
ja mam dzisiaj na sobie takie usta, to można sobie takie usta kupić jako broszkę i po prostu poprzyczepiać do kieszeni w dżinsach, czy do boku dżinsów i będzie to wyglądało bardzo nonszalancko, na pewno inaczej niż wszyscy, no i będzie optycznie powiększało biodra. Ale też możemy oczywiście te biodra powiększyć ozdobami materiału, czyli te spodnie mogą być przecierane, mogą mieć jakieś naszywki, przeszycia, duże kieszenie, ćwieki, guziki, wszystko co tylko może być ozdobą. Czyli tak naprawdę, jeżeli chcesz powiększyć sobie optycznie biodra, to staraj się albo nosić mocne kolory, albo nosić duże wzory, albo nosić błyszczące tkaniny, albo formą, kształtem spodniej, tak jakby dodać trochę takiej trójwymiarowości, która sprawi, że te biodra będą okrąglejsze, albo po prostu przyczepiaj tam ozdoby. I to właściwie tyle. Konkretne linki, znaczy więcej zdjęć niż teraz tutaj były pokazane, tak jak powiedziałam, są dostępne bezpośrednio na moim blogu, także teraz wystarczy kliknąć na dole i tam będą konkretne propozycje do kupienia. Dziękuję bardzo, do zobaczenia następnym razem.